you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Dzień dobry, cześć i czołem. Guten Tag. Witamy was, moi drodzy. Kolejny odcinek Ulanych Testów. Tak, 14 przyjaciół, czyli tutaj tak. Mamy jednego pomidorka, drugiego i jest jeszcze 12. Znamy się na keczupach, jesteśmy specjalistami od tego. Amores, Dolores, Pomidores. Będziemy je konsumować z kieliszków, gdyż... Przyzwyczajeni do kieliszków. Po prostu do kieliszków, tak, więc... No i też powiemy, co jest niejadalne, a jadalne, czego musicie unikać, żeby się nie zatruć, żeby nie zepsuć sobie dnia. Zacznijmy, let's begin, będziemy maczać, nie będziemy maczać paluchów w tym, nie. Mamy do tego przygotowane nasze magiczne tortilki. No pachnie tutaj, nie pachnie pomidorami. Pachnie tutaj zdecydowanie chemią i to jest taka chemia, i tu nie jest chemia spożywcza na pewno. Niektóre... Te keczupy nie mają koloru keczupu. Co to jest dzisiaj taki zdenerwowany? Zdenerwowany jestem, no tyle kieliszków i zaczar. Wszystko keczupy pikantne. To są, takie są reguły gry, gramy dzisiaj na ostro. Będziemy maczać w nich nasze tortille i będziemy mówić, co nam smakuje. Na pewno weźmiemy pod uwagę barwę, smak, ostrość i zapach. Jedyneczka. No powiem wam szczerze, to, jeśli chodzi o barwę, to taki pół keczup. Barwa podchodzi mi pod musztardę. Nie, no pod musztardę może nie, ale... No co to jest za barwa? Czy to jest czerwone? Chemiczne. To nie jest dobra barwa. Zapach chemiczny, wyraźne przyprawy w środku. Nie wiem, czy to nie będzie Tortex. Czuć seler. Low-costowy na bank. Słodki jest. Bardzo słodki i ostrości nie czuć zupełnie. Barwa średnia. Słaba ostrość. To miał być pikantny ketchup. Ketchup czy ketchup się... Jak ty wolisz stosować? Ja mówię ketchup, ale niektórzy mówią ketchup. Ketchup! Zobaczcie, jak on ma konsystencję. Ma taką konsystencję, jakby tutaj pływały te cząstki tych przypraw w tej substancji. No tak, no. To nie jest czysto czerwony kolor. Trzeba przepukać gardło. Ja już przepukałem. Numer dwa. I powiem ci, że tutaj, jeżeli chodzi o barwę, jest już to bardziej przekonujące. O kurczę. O, pachnie nawet, tak. Tutaj tych cząstek przypraw w ogóle nie widać, on jest taki dość jednolity. Barwa już jest tutaj pomidorowa, czerwona bardziej. Chciałem pochwalić cię, że bardzo ładnie pokroiłeś te tortille. Dziękuję. Czuć kmin. Ostrość. Słaba. Słaba, bardzo słaba. Zapach okej, moim zdaniem. Tak, zapach okej. Barwa też okej. Znam ten ketchup. Na dłuższą metę tą końcówkę smaku ma taką pikantną. Poprawny ketchup, nie wiem co to jest za ketchup. Numer dwa. Całkiem okej. Okay. Jest okej. Okay. Z tego programu, co leci w sobotę o 4 rano? To jest ketchup Kotlin. Numer 3. Number 3. Za ciemne to jest aż brązowe. To nie jest pomidorowe. Pachnie tak octowo. Nie! Ojej. Słodki, chemiczny. Ostrość słaba, albo nawet bardzo słaba. Niedobry, niedobry ketchup. Not good, not good. Słodki jest, po prostu jest słodki. Nie jest zły, jest dobry, ale ma być pikantny. Nie. O, ten ładnie pachnie. Zapach znakomity. Ja już go poznaję. To jest krzepki Radek. Bardzo ładny zapach. Pomidorowy. Czwóreczka. Poznaję to. Kolor właściwy. Good. Zapach też sobie wpiszę. Good. Bez wątpienia, to jest krzepki Radek. Słodki, na końcówce czuć ostrość. Na końcówce języka. Ale to, jeśli chodzi już o samą ostrość, to on nie jest bardzo ostry. No i nie czuć octu. Tak. To jest dobry ketchup. Po tej chwili... Tak, ta ostrość nachodzi. Dwa keczupy już odgadłem chyba. Dziękuję. Mambo number 5. Była taka piosenka kiedyś. Pachnie keczupem. Takim... Nie, to ci pachnie keczupem. Kurwa. Marynowany keczup w occie. Ocet i długo, długo, długo nic. I dopiero potem pomidory. Barwa poprawna, pomidorowa. Jest pikantny. I czosnkowy. Jest ostry, tak. I wyraźny smak czosnku. Garlic po angielsku. Mm-hmm. Można w pępek sobie to włożyć. Mm-hmm. O, jest ostry. Nawet po chwili jest ostry. Aż mnie się kichli. Na zdrowie, na zdrowie. Intensywny czosnek i ostrość. To ale marynowany czosnek z keczupem. Ostry jest. W occie. Jest ostry. Bardzo jest ostry. Bardzo ostry. Bardzo ostry. Nie, no barwa poprawna. Muszę przepić, bo jestem zdenerwowany. Number 6. Zapach octowy taki. Ale Ale przyjemny. Ale przyjemny, tak. Sprawdźmy to. Barwa pomidorowa poprawna, ale lekko ciemna. On chyba jest z niedojrzałych pomidorów, bo jest kwaśny. Niedobry. Niedobry, znaczy... Niedobry, w ogóle nie... Nie. Nie, nie. Nie będę go... Słodki. Czuć cukier. Barwa okej. Ostrość żadna. Niedobry. Nie...
Tego to nie polecam. Znaczy jako pikantne to nie. Nie, nie, zupełnie. Schowam tutaj. Numer 7. No tutaj to taki kozi bobek się zrobił troszkę, przepraszam. Gęsty. O, gęsty jak sok. Uuu, pachnie. Dobrze pachnie. Bardzo dobrze pachnie. I gęsty jest, naprawdę to jest gęsty ketchup. To jest dobry ketchup. Barwa poprawna. Pikantny. W smaku dobry. Wykrzyknik sobie przy nim postawię. Ostrość mój, idealna. Mój faworyt. Naprawdę jest dobry. Nie widać grudek. Jest taki gęsty dosyć. Numer 8. Barwa ok. Podobna do tego poprzedniego, jeśli chodzi. O, dobra. Ładnie pachnie. Szczekujmy to. Jest dobry, ale nie jest pikantny. Nie. Ostrość żadna. Ale jako ketchup, niekoniecznie pikantny. To tak. byłbym w stanie go komuś polecić. Na etykiecie tu nie może być pikantność, bo to... Bo on nie jest pikantny, no po prostu. No. Numer 9. Numer 9, zawsze z dziewiątką grałem na koszulce. Kolor dobry. Kolor bardzo fajny. No, konsystencja też jest taka bardzo fajna. Pachnie jakimiś przyprawami. To chyba jest seller. Tak, ocet i przyprawy, zdecydowanie. Mhm. Let's check it right now. O kur... Co to kurwa jest? Mam nie jeść? Co to jest? Co to jest? To w ogóle nie przypomina keczupu. Weź to wyrzuć. Smak tragiczny. Co to było? To był keczup? Nie smakowało jak keczup. To smakowało jakby to było zrobione z pomidorów i z włoszczyzny. Tragedia. To bardziej jest jakiś sos warzywny niż pomidorowy. Tragedia, zaraz zapisałem sobie. To w ogóle tragedia. Jesteśmy na numerze 10. Powiem wam, że kolejne testy, które są trudne. Tak, bardzo trudne. Ja lubię trudne testy, ale... Ale one są trudne. One są trudne. Pachnie też jakimiś przyprawami. Tak, mocne przyprawy. Napiszę sobie tutaj, że zapach intensywny, bo to tak dobrze zawsze brzmi w takich testach influencerskich. Przez T czy przez D się pisze? Taki warzywny. Bym powiedział. Warzywny, słodkawy. Brak pomidora. Na pierwszym planie. Na pierwszym planie. Ocet, przyprawy i cukier. A pomidor gdzieś tam tak z boku przechodzi. Tak. Znaczy ja po tych testach ja rok nie będę jadł keczupu chyba. Warzywny, a ostrość nie ma. Nie dotyczy. ND. 11. 11. O, ten ładnie pachnie. Nie czuć octu, ale co to czuć? Co ja w tym czuję? Jest pomidor, ale... Pomidor jest taki... Tak jakby z boczkiem może? Zapach chemiczny jakiś taki. Nie no, jest taki jakby... Nie ketchupowy, słodki pomidor. To jest papryka wędzona. O, może tak być. Papryka wędzona. Tak. Ale nie pomidor. Smakuje tak jakby paluszki w nim maczała Maria Juanita Bibulante. Nie jest pikantny, ale jest poprawny. Mimo tego zapachu. Ojej, zapach jest tutaj niefajny. Nie no, to nie jest pikantne. Czuć czosnek. To nie jest pikantne, no. No nie jest, no. On nie jest przyjemny, przepraszam. Zapach. Nieprzyjemny. Niepomidorowy. Ale jako taki sos, dressing tak zwany, bo też można stosować chyba taką nazwę wymiennie, to nie. Myślę, że byłbym w stanie go do czegoś polecić. No mi to pachnie Marią Juanitą. Trochę. Number 12. Mhm. Dość tej ciuciu babki. Ocean's 12. Słodki. To jest Michał. Michał jest dżentelmenem. Ciekawe, czy na który Michał trafiłeś, czy na dobry, czy na zły. Przepraszam, trochę mnie poniosło, bo tak jak widzę takie liszki, to już mnie wcześniej mnie korciło, nie powiem, wcześniej. Wyraźne grudki przypraw w środku, pieprz. Słodki jest, nie jest pikantny. Zapomniałem sprawdzić, jak pachnie. Pokaż. To już jest trzeci ketchup, który według mnie jest Tortexem. Ostrość żadna. Do picia też nie polecam. Kurwa, trafiłeś się z najgorszych. To z ketchup z czerwoną kartką. Nie jedźcie tego w domu. Ostrość żadna, zapach chemiczny. Kukurydza jest słodka. Nie. Czułem tutaj kukurydzę. 13. Krwawy pies. O, jaka konsystencja. Barwa dla mnie idealna. Ale pachnie jakoś tak... Nie no, pachnie, pachnie słabo. Są tam pomidory, jest element pomidorowy. Jest. To jest ketchup pomidorowy. Czym to pachnie? Pomidorowym ketchupem, pikantnym. Takim domowym ketchupem. Popij. Smakuje jak czekoladki. Jak pralinki. Przecież to jest mieszanka wedlowska. Ktoś to zmiksował. Nie no, to jest niezły ketchup. Nie jest ostry, ale jest dobry. To jest dobry ketchup. Ostrość żadna. To nie powinien być pikantny ketchup. Dałbym go do łagodnych. Ale dobry. Pozytywne. I czuć przyprawy różnego rodzaju, praktycznie z całego świata.
Last but not least, number 14. 14. Here you are. Thanks, my dear. Kolor fatalny. Zawiesina. Fatalny, niepomidorowy. O, jak pachnie. Pachnie oregano. Tortex. Tortilla la 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 la. O kurwa. Jakbym miał sobie wyobrazić, jak smakuje... Jeden z najgorszych. Nie, to najgorsze nie. Nie. Get out of my face. Tragiczny. Bardzo słodki, chemiczny. Ojej, to nie. Dobrze, że to nie był pierwszy, bo... Dobra, musimy jakąś przerwę zrobić, bo ja się zaraz haftuję. No dobra, kochani, udało nam się przetestować 14 przetworów pomidorowych. W teorii zaczniemy chyba od najgorszych. Od żółtych kartek. To wybraliśmy 5, których trzeba unikać. Jedynka. Jedynka była, nie był to może najgorszy. Tortex. To jest Tortex. Zapisałem sobie jako pierwszy Tortex i to był trafny typ. Ketchup z charakterem. Nie, to nie, on nie jest charakterem. Jak mówiliśmy, barwa średnia mam tutaj. Barwa zapisane... najgorsza chyba ze wszystkich. Ja to napisałem, że nawet musztarda. Żadna ostrość. Tu, gdzie on jest pikantny? Nie. Koncentrat pomidorowy 34%. No nie, no to... Dobra, czyli ten Tortex schodzi do tego grona, że omijamy, jeżeli chcemy zjeść pikantny ketchup. Numer 3 również według nas jest niedobry. Cienka barwa, słodki. Ciemna, strasznie ciemny. Słaba ostrość i strasznie octowy zapach. Tomatini ketchup, pikantny. Co to jest tomatini? To z Biedronki. Nie ma pomidorów, jest koncentrat pomidorowy. Tutaj jest 39%. Też jeżeli będziecie przechodzić, śmigać między półkami, regałami, to zdecydowanie... Dalej, idziemy nie. Dalej po prostu. Idziemy dalej, jak jest to na półce, to idziemy dalej. Tak, numer 6. Pomidorowy, ciemny kolor, dark, napisałem sobie, w smaku niedobry, tak. Słodki, mało pomidorowy, żadna ostrość. Octowy, tak. Ja mam tutaj bardzo słaby smak. Madero. Znowu Biedronka. Koncentrat pomidorowy 220 gramów zużyto na 100 gramów keczupu. No to nam nie pasmakowało. Jednak po tym Madero chyba spodziewałem się, że wypadnie lepiej, ale nie polecam. Czyli to już pierwszy z tych, które nam nie smakowały, które miały pomidory. To w ogóle nie było pikantne. Lecimy dalej, miejsce 9. Napisałem smaku tragiczny. Ja napisałem tylko won. Ostrość, tragedia. Kania. To jest Lidlowe. Bez dodatku substancji konserwujących, bez glutenu i tak dalej. Może trzeba było ten gluten dać. Ale tutaj jest grubo, jeżeli chodzi o pomidory. Tak, 60% koncentrat pomidorowy, co odpowiada 192 gramom pomidorów na 100 gramów keczupu. Jest ocet spirytusowy, cukier, skrobia kukurydziana. Nie pomogło nic, ani te pomidory, ani te dodatki. No i czternastka, chciałbym wiedzieć, co to była ta czternastka? Czternastka to był najgorszy ze wszystkich. Tak. Te można zjeść. Jeszcze przy 14, ale 14, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tradycyjny smak ketchup pikantny. Daftona. To jest ten taki low-costowy ketchup pikantny z Netto. To nie. Znaczy to jest ale to nie jest ketchup. To jest ketchup, że jak robisz grilla, już poszła pierwsza partia kiełbasek, poszła pierwsza Irenka, druga, trzecia i jak już się skończy dobry ketchup, to wystawiasz ten, bo i tak już nie wiedzą co jedzą. 750 gramów zawiera około 37 sugerowanych porcji produktu. To jest ten ketchup. Omijać szerokim łukiem. To nie jest dobre. To była ta tutaj piątka Drombo, która no nie zdała naszego ulanego testu. Zanim przejdziemy do zwycięzców i do podium, powiedzmy o tych pośrednich ketchupach, te, które nie zrobiły na nas ani bardzo negatywnego wrażenia, ani pozytywnego, są poprawne. To, że nie były pikantne, bo niektóre te sosy były całkiem ale sympatyczne. Ale po to piszesz na etykiecie pikantne, żeby był pikantny. Jest tutaj wśród nich Kotlin. I to jest chyba dwójka, bo ja ten ketchup chyba rozpoznałem na samym początku. Były od niej dzisiaj lepsze. Były lepsze. To jest piątka. Piątka poprawna, pomidorowa, czosnek wyraźny. Chodzi bardzo, o... bardzo pikantny. To bardzo tutaj, pikantny. Tutaj, jeżeli mielibyśmy wyróżnić najostrzejszy ketchup, to tak. zdecydowanie ten. Dużo ekstrakt chili. To jest chyba jedyny z ekstraktów. Tak. To chyba przez to. I dlatego ta ostrość jest. Duże brawa dla laboratorium. Jak ktoś lubi ostre, to jest zdecydowanie ten. 8. Ketchup winiary. Bardzo słodki, niepikantny. Pod względem zapachu chyba jeden z najlepszych. Do jednej butelki użyliśmy aż 1 kg soczystych pomidorów dojrzewających w pełnym słońcu, pochodzących z otwartych upraw gruntowych. Jest pikantny na opakowaniu, a w smaku nie jest pikantny. Tak.
Jako sos ok, ale nie jako, nie jako ketchup, ketchup pikantny. 10. Co ja mam, co ja wiem, to był taki chyba warzywny bardzo. Mocno warzywny, octowy, mocne przyprawy, mocny cukier, ale pomidory zupełnie z tyłu schowane. Trzeba dać trochę więcej, żeby to było bardziej pikantne. Zdecydowanie. No, 11. Klasa średnia. Daftona. Daftona, tutaj też papryka była. Jeśli chodzi o smak, wyczuwalna, żadna ostrość. 168 gramów pomidorów na 100 gramów keczupu, cukier, skrobia i tak dalej. Klasa średnia, ale jeżeli chcecie o pikantnego keczupu, to nie tędy, no nie. Nie tędy droga. 12. Keczup pomidorowy pikantny. Ciemny, bardzo słodki, mocne przyprawy, żadna ostrość. Okładka taka bardzo, bym powiedział, surowa. Taka tutaj grafik się nie że taki low costowo. To Lidl. To jest spółka z o. Składniki 39% koncentratu pomidorowego, jest pieprz czarny, papryczka chili, za dużo oregano, a za mało pieprzu, szałwia też, a szałwia mogła też tak smakować. Szałwia, właśnie, bo to był taki dziwny zapach strasznie. Ale miał fajną barwę, mam tutaj napisane w kapowniku. Poznaliśmy tych, którzy tych testów nie przeszli, poznaliśmy też srebrnych medalistów. Średniaków, czyli klasę średnią. Na pierwszym miejscu sobie ustaliliśmy, że będą trzy keczupy, tak nam wyszło tutaj z naszych testów. Najlepsza trójka. To jest podium i wchodzicie do sklepu, nie ma tego, to kupujecie drugi i tak dalej, więc... Pierwszy, numer 4, bardzo ładny pomidorowy zapach. Co to za keczup? No to jest klasyka, krzepki Radek. Parę buteleczek w swoim życiu się zjadło. To jest chyba keczup, który pamiętam od małolata. Najwyższa jakość, tu się w zupełności zgadzam, jest to bardzo wysoka jakość. Jeżeli chodzi o koncentrat pomidorowy, nie są podane tutaj dane. Nie ma to znaczenia, jest to dobre. Jest to dobry keczup. Tak. Polecam. Charakterystyczne też opakowanie, butelka. Dobrze pikantny, dobrze smakuje, dobrze wygląda. 7, moi drodzy. Poprawny pomidorowy kolor. Bardzo dobry pomidorowy smak, tak. Idealna ostrość i powiem wam Develeja. I powiem wam szczerze, że chyba najlepszy. Jest to keczup premium, tutaj tak sugeruje producent. Ja się z tym zgodzę, to jest bardzo dobry keczup. 70% przedzieru pomidorowego, czyli 232 gramy pomidorów na 100 gram keczupu. Jest tutaj ocet, jest też cukier trzcinowy, chili, naturalne aromaty. Jest odpowiedni dla wegan i bezglutenowych świrów. Zdecydowanie wchodzicie, nie ma krzepkiego Radka, bierzemy ten. No nie ma glutenu, to też jest ważne. Tak. 13, idealna, mocna pomidorowa barwa. Bardzo dobry w smaku. Nie najmocniejszy może, ale tak. Był dobry. Chcielibyśmy tak. Poznać tego gagatka. Co to za specyfik? O, Hellmann's. Proszę, Hellmann's. Bardzo dobry keczup. Dobry keczup. Co on umie? Odpowiedni dla wegan. To jest dobry keczup. To jest trójka, która wygrała te zawody. Ja jestem zadowolony. Tak. To było fe, to było so-so po angielsku. So-so. So-so. A to jest very good. Very tasty. Very tasty and very good. Ta trójeczka wygrywa nasze ulane testy w kategorii keczupów. Wybraliśmy tą oto trójeczkę, która nas zachwyciła. Zachwyciła nasze chamskie ulane podniebienia. Ja serdecznie gratuluję zwycięzcom. Tym, którzy przegrali, mówię, poprawcie się. A tym, którzy są średniakami, mówię, zobaczcie, co mają ci, co trzeba poprawić, a czego unikać. Trójeczka. Krzepki Radek, Develej i Hellmann's. Kłaniamy się nisko, to były nasze kolejne ulane testy. Pamiętajcie, jeżeli się komuś podobało, żeby zostawić lajka. Pamiętajcie o naszym Instagramie, o naszym Facebooku. Przypominam, że możecie także zostać naszymi patronami. A jeżeli mało wam jest cały czas naszych ulanych testów, tutaj nad nami za chwilę pojawi się kolejny odcinek, który możecie obejrzeć. Kłaniamy się nisko. Czapencje z głów. Adios. Adios, amigos. Bambinos. I keczupos. O, to jest tak. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?